Cześć, witajcie w Ugotowań TV. Przygotujemy dzisiaj przepyszne rolatki z nadzieniem z pieczarek. Zobaczcie, jak je wykonać, a potem oczywiście zachęcam Was do wypróbowania przepisu. Rozgrzewam sobie teraz patelnię, a cebulę pokroję w drobną kostkę i zeszkleję na oleju. Cebula mi się podsmaża, a ja pokroję teraz pieczarki. One nie muszą być bardzo drobno pokrojone, bo i tak będą później blendowane. Pieczarki wrzucam do zeszklonej cebulki. Pieczarki dochodzą nam na patelni, przygotujemy w tym czasie mięso. Ja używam dzisiaj polędwiczek z indyka, ale śmiało możecie użyć, no polędwiczki akurat z piersi kurczaka będą za małe, więc po prostu piersi z kurczaka. Polędwiczkę nacinam przez środek, ale nie do końca, zależy mi na tym, żeby pozostały jeszcze ze sobą złączone. Teraz mięso należy rozbić, tak normalnie jak na kotlety. Pod deskę podłożyłam sobie ściereczkę, żeby nie hałasować, żeby było cichutko. A teraz przykładam sobie reklamówkę jednorazową na kawałek mięsa i będę je rozbijać. Trzeba uważać, żeby nie zrobić żadnej dziury. Teraz mięso przyprawiam solą oraz pieprzem do smaku, delikatnie. A z drugiego kawałka wystarczyła chwila nieuwagi i dziewczynki stwierdziły, że chyba jednak będą fajniejsze trzy mniejsze kawałki, więc no coś wymyślimy. Też przyprawiam je. Dzięki. Też nie ma za co. Też przyprawiam je solą oraz pieprzem. Mięso odkładam teraz na bok i zajmiemy się pieczarkami. Pieczarki przełożyłam sobie do blendera, dodaję teraz jeden mały ząbek czosnku i wszystko dokładnie zblenduję. Mus doprawiam do smaku jeszcze solą oraz pieprzem. I rozsmarowuję cienką warstwą na mięsie. Całość teraz zwijam. Na rozgrzanym oleju przerumieniam lekko wszystkie zawijańce. Przekładam teraz do naczynia żaroodpornego. Tak, już.
Przykrywam je teraz i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na jakieś 10-15 minut. Trzeba po prostu obserwować i sprawdzać, kiedy mięso straci surowość. 15 minut trzymałam w piekarniku, teraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Cudownie, słuchajcie, to tak genialnie pachnie czosnkiem. Ja naprawdę żałuję, że nie jestem w stanie przez kamerę oddać Wam jeszcze zapachów, które towarzyszą temu gotowaniu. I zapewniam Was, że to jest po prostu wyśmienite, to jest pyszne. Jeśli zostaną Wam z obiadu takie rolatki, śmiało możecie zabrać następnego dnia jako lunch do pracy w towarzystwie zwykłej, prostej sałatki składającej się chociażby po prostu z miksu sałat i oliwy. A tak przygotowane rolatki możecie oczywiście podać z ziemniakami i jakąś surówką lub tak jak ja w dzisiejszej wersji z czerwonym barszczem. Gorąco zachęcam Was do wypróbowania przepisu, bo naprawdę warto. Jeśli ta propozycja Wam się spodobała, pamiętajcie koniecznie o kciukach w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli subskrybujecie kanał oraz jeśli zostawicie po sobie jakiś komentarz na Instagramie, na naszej stronie Ugotowani TV oraz na Facebooku, gdzie gorąco Was zapraszam. Do zobaczenia!